Dzisiaj Plac Rady Europy wygląda? Jak wygląda? I raczej jest to wątpliwa wizytówka naszego miasta. Dlatego od razu przejdźmy do planów, jak być może za kilka lat będzie wyglądać to miejsce. W ramach takiego większego projektu pod nazwą Budowa Centrów Przesiadkowych, w tej chwili konsultujemy społecznie wśród mieszkańców nowy projekt zagospodarowania placu Rady Europy, czyli tego placu przed Dworcem Głównym w Częstochowie. W tej przestrzeni publicznej są dwie koncepcje. Jedna jest taka bardziej rewolucyjna, która w zasadzie od nowa stawia na zbudowanie tego placu z takim geometrycznym podziałem na bazie, planie szachownicy. Druga natomiast jest, wyraża większy szacunek do tego, co jest w tej chwili czyli pergola zostaje, będzie nowa fontanna. W obu koncepcjach będzie więcej zieleni. I obie łączą się z funkcją centrum przesiadkowego. Czyli dojście z placu do linii tramwajowej, na przystanki, do stacji rowerów miejskich, hulajnuk. Obie to nowa jakość tej przestrzeni publicznej. Pamiętajmy, że jest to taki plac, który jest jedną z wizytówek miasta dla podróżnych, którzy podróżują, zwłaszcza pociągami. Ale też i dla innych osób, więc zależy nam na tym, żeby to było miejsce piękne i przyjazne dla wszystkich. Szef miasta zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach i przesyłania uwag do 28 listopada. A czy Urząd Miasta pamięta, że PKP chce wyburzyć stary dworzec kolejowy i zbudować nowy? Ten projekt zupełnie nie koliduje z dworcem czyli czy dworzec będzie nowy, czy zostanie stary, my tego w mieście nie rozstrzygniamy, my na to jako miasto wpływu nie mamy. Mamy wpływ na przestrzeń przed dworcem. Nie precyzujemy tych kosztów w tej chwili z uwagi na to, że jak wspomniałem na początku jest to jeden z trzech elementów większej całości. O tym możemy mówić i opowiadać, natomiast dopóki nie mamy PFU, bo to jest ta koncepcja z elementem programu funkcjonalno-użytkowego. Na bazie którego będziemy się starać o środki europejskie, ale żeby to wszystko, ten cały harmonogram miał miejsce, musimy przedstawić dobre PW. A żeby to PW było dobre, musimy też mieszkańców zapytać o to, która z tych wizji placu bardziej im się podoba.